3, chyba się nagrywa. No, nagrywa się. Siemaneczko wszystkim. Możecie się przywitać. Szybko mówcie, żeby znów nie wywaliło. No, siemanko. Ja tylko jeszcze założę słuchawki. Pozdrawiamy Stronghold.net. Dobra, czekajcie. Weźcie, akceptujcie wszyscy. Wait a minute, tylko wbili te świetle, byłem na pasku. Ale tą mapę gramy? Nie. Inną. No to kurde, takie rozmieszczenie kijowe, wręcz do dupy. Tą zagramy. Nie, to jest dziwne. Ale to będzie chyba najlepsze, jak jest na stylu. No, może. Bo wyspy nie będą fajne. Nie, tego nie bierz. Weź tamtą, co była na ten. No bo bliskie. Nie, to bez odwrotu. Bliskie spotkania, bo bez odwrotu. To będzie najlepsze. Czekaj, trzeba jakoś tak ludzi. No to jak? To jeden będzie się tłukł z kimś. Będzie jeden na dwa strzały leciał i tu będzie problem. Może czemu ja muszę? Tu nie ma zbytnio w takim razie jakiejś mapy takiej, żeby to zrobić. A może poszukajmy mapy na pięciu? Czekaj, który to jest zjem ci penisa? O, fuck. Na pięciu są tylko takie. To też są za małe. To są kijowe. Kijowate. Dobra, mam pomysł. Ale tutaj są ten. Co wy na to? Ale tu w ogóle kamienia nie ma. No i jest, ale tylko od strony czerwonego jest kamień. No i Paweł będzie miał przewagę na pewno. Tutaj też jest niebrunożona. Ej, mam pomysł, czekajcie. Ej, to w sumie mogłoby być. Tu o, księdza. Może na jednego. O, ksiądz będzie taki. Co wy na to? Ja będę po środku. Czemu ktoś jest na wzgórzu? Na wzgórzu jest za dużo złóż, to niech każdy będzie tego, bo... No właśnie, tak. I co, i wszyscy na siebie? No chyba tak. No, ej, chyba, że dajmy na wzgórzu jakiegoś prosa i my na niego robimy oblężenie. Dajmy na to Karisza. A czemu ja? Ja jestem słaby. Jak ty jesteś najlepszy w rankingu na Stronghold.net. Bo za masz. Dobra, oczywiście. Dobra. No, ej, to nie jest sprawiedliwe. Damy ci bota. Dajcie mu bota. Co? A to ksiądz jest czarny. A, okej, to mi to pasuje. O, ma najlepszego zawodnika w tej grze. Protestuję. To jest mistrz tej gry. Protestuję. Nie, dobra, czekajcie, poszukam jakiś. Muszę każdego rozwalić na ciosy. O, może ta. No, ta już będzie lepsza. No. Że zaś za ktoś, dużo drzew. Ktoś będzie musiał, o, musi być jakoś tak, wiecie. Czekaj, kto no, jest na... tak jest dobrze. Chyba, że dodamy jakiegoś innego bota, który będzie uzupełniać. Nie, boty ten, multi legują. Czekaj, to jego damy tutaj. Tego ja damy tak. Będę pewnie z darmowym złotem dla księdza. Czemu ja muszę być sąsiadem Karisza? Może ja nie chcę być jego sąsiadem. A ja nie chcę być pośrodku. Oj, ksiądz, nie narzekaj, wiesz, że cię lubię. Jeszcze gorzej. Karisz, na przejście jesteś na privie podczas gry. To może tak, nie co wy na to, czy tak? Czemu? Dobra, akceptujcie. Gramy tak. Brudno. Ej, daj jeszcze potyczkę i 3000. Nie ma, nie, tak, tak jest. Dobrze. Zwykła rozgrywka, dobrze. Mało żoty. Czekaj, mało złota. Mało żoty. Mało żłota! No, bez pośpiechu przynajmniej jest. No i przynajmniej jedno pocieszenie. Jakiś cud dla mnie, przeżyje. Może. Tak umrzecie. Może. Ty Karsz i tak wszystkich powybijasz, jestem tego pewny. Nie, ja to przegram. Nie, jestem za blisko was, nie. Jestem osaczony. No, niszczymy, a niszczymy domy? Ja jestem za nie. No nie bądźmy tacy chamscy. Tylko spichlerze. No, okej. Okay. Nie, bez niszczenia domów i bez ognia. Bo no, co, boisz się, że twoje domostwo spłonie? Wiesz, powiem ci tak, ogień jest niezwykle irytujący. A jeżeli po prostu spłonie ci wszystka, cała gospodarka, no to nie masz co kać, bo jesteś przegrany. To czekasz na asesynów. No właśnie. Bo ty, Paweł, mnie wykończysz tutaj od tej strony. Ja się na ciebie nie stawiam. Ja bardziej idę na tego niebieskiego. Widzicie? Niebieski? No. A, Lomin RPK. Tak, on dobrze gra, ponoć. Patrzyłem się na puste pole i myślałem, że tam jest niebieski. Ale tarcze są, nie? Tylko bez katapultu. Mam do was pytanie, czy tak, gramy ej, na zasadzie... ale czekajcie, tylko też zrobimy ograniczenie, żeby nie było tak, że na jednej wieży kładziecie, nie wiem, 50 tysięcy tych samych jednostek, no bo to też jest bez sensu, no bo... 25? Mamy ograniczenie przecież, nie? Jest nas mało. To jest też druga sprawa. O nie, muszę z Pawłem dzielić kamienia.
a na siedzibie? No ale co jak upchasz 100 tarcz na siedzibie, no to jak do kogoś wejdziesz? Bądź 100 kuszy. No nie wiem, katapulty? No nie, bez pośpiechu się kończy. Też ci to nic nie da zbytnio. Nie można tutaj tego zbudować. Dlaczegoż to? Zobaczysz. No to do trebusze. Trebusze dadzą więcej. Ale i tak zanim to wytniesz, to proszę cię. To minie 5 lat. No i kto to wie, kto to wie. Ja to wiem. Jaka siedziba, pierdolę. Szkilów nie mam. Dobra, skorpion. Tutaj widzę, że kariszówek się rozrasta. No, byś wiedział. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Dobra, to co teraz sobie w takim przypadku zrobić? Ej, ale ten kto padnie, to ja, panie. Dzień dobry. Żeby nie było, że mordę drze. Będzie darmowym złotem. Dzień dobry, wasza wysokość. Jak japa? Co japa? Gdzie japa? Żeby się zamknął i nie płakał. Nie płakał. Karisz mnie zabił. Czemu od razu, że jakoś zabiję? Ja jestem pokojowym człowiekiem. Nie, nie. Mamo, zabił mnie, zjem ci penisa. Wasza łaskawość? O, że od razu jestem atakowany. Ale sympatycznie. To jest prawda. To jak chcecie umrzeć? Jakie pocieszenie. Chcecie Gon mi z tą balistą! Już zginął. Kuźwa, z mojej strony postawiłem chatki trwałe. Jakiś bieg. No sorry, ale z jednej strony musiałem być bezpieczny. Już zakończył grę. A więc kogo zabiłem, czekajcie. Lobin, to bez żadnej tej urazy czy coś, ja nic do ciebie nie mam. A specjalnie zabił tego, co mikro nie ma. O, niech będzie, że tak to zaplanowałem. Coś twoja balista mnie nie dosięga. Ale po co ona macie sięgać? Tarcza przygotowana. Kurde, zapomniałem jak się w to gra. To kup poradnik. Ty, Kariszu, zapomniałeś? No, chłopie, jakie dawno nie grałem. Miałem taką ochotę ostatnio zabić. Nie wierzę w to. Ja uważam, że to jest fake, ty fejkujesz. Czemu miałbym fejkować? Chłopie, ja ostatni raz grałem chyba z tydzień temu. Znaczy, wiesz co, zrobię sobie tą przyjemność. Na pewno przegram, ale zrobię sobie tą przyjemność. Czyli bez ognia? Nie. Spróbuj mnie podpalić, a zginiesz jeszcze bardziej. Nie ciebie. Ubrałem sobie do celu kogoś innego, ale... Lorda Skorpiona? Wiedziałem. Nie jego. Chociaż on będzie następny na liście, pod warunkiem, Karisz, że ty jeszcze się nie dopadniesz. Nie, na razie muszę ogarnąć gospodarkę, bo się rzuciłem i zapomniałem. Okej. No matka, się nie mogę doczekać Cassandra. No, ja też. O, oh, fuck. No trudno. Trudno się mówić. Nie, trudno się mówić. Wolno ten kamień noszą i wszystko, nie? Ej no kurwa, co ty? Balista cię. Moja mangumela cię będzie niszczyć. To siema, kto do mnie przyszedł? Ksiądz! No co ty odpierdalasz? Przecież umówiliśmy się bez katapult. Mam cię podpalić? Upokorzone. Czyż to nie jest katapulta? No a co to robi? No ale tu małe kamienie, a nie. No dobra, no to licz się z tym, że właśnie cię idę spalić. Dobra, już ją cofam. Do widzenia. Asasyni pną się na mury, panie. Już widzę tych niewolników. Straciliśmy kontrolę nad bramą, panie. Morna. Ten mi tu przyszedł, kurwa, zawędrował, elo. Ej, ale miotaczów bomb arabskich też nie będzie można używać, co nie? A o tym zapomniałem. Tak sądziłem, że o tym zapomniałem. What the hell? Kurwa, przez ciebie jedzenia nie mam, chłopie. Weź mi z tym iść, pizdu.
Zabieraj tę gromadkę tych kurwa żołnierzy. Czemu tam buszujesz asasynami, ksiądz? Tak, dokładnie. Łazi mi tu. Gratuluję, nauczyłeś się grać. Odkąd się dowiedziałem tego easter egga o flace, to już asasyna się stała nagle moją ulubioną jednostką. Asasyn się stał moją ulubioną jednostką. To źle. Kurwa mać. Nie ma tak pognajmić Pawełka. Nie, bo wygracie razem. Czemu? Ja nie mam wojsk. Przecież widzę dobrze. Ty mnie czyścisz, czy zaraz we mnie wlecisz? Ja nie będę mógł ci nic zrobić. A miałem taką nadzieję, że... Bo przecież widzę, że mi gospodarkę zablokował. Ten tam jeszcze ogląda. Weź tam podjedź do niego czymś. Kto? Nie ty. O-o. Dobra, żegnaj mój spichlerzu. Oj, tak cały czas wierzę. Co za fiut! Mój spichlerz! Dobra, leżę. Nie można tutaj tego zbudować. Wiedziałem, że tak będzie. Oj, to ja też sypnę. Ktoś do mnie jeszcze idzie. Karisz, dlaczego mnie zabrałeś, kurde, za cel? Bo jesteś najbliżej. No nie, zabiłeś mi asasynów. Nie masz wystarczającej ilości towaru. Potrzeba. Dobra, złota. Nie żyję. Nie. No nie, teraz mnie wykończą. No. Dlaczego nie wziąłeś się za Pawełka? Kto? Ty, Karisz. No bo byłeś najbliżej i mi zagrażałeś. Właśnie się zastanawiałem na początku, czy czasem do ciebie nie posłać asasynów. Te krewetki powkładał. No przestań! Zapomniałem o defensywie, kurde. Poszedłem tam segnębić Pawła, a tutaj, kurde, karsi tam. No niech to chuj się. No widzisz. Masz nauczkę. No, to zakład fakt, mam nauczkę. Ej, to jest masakra, to ja w ogóle drewa nie mam przez tego debila, bo mi zablokował przez chwilę wszystko i zapomniałem, że asasyna postawił i cały czas miałem bramę zamkniętą, ja mówię, gdzie te drewno? Kto to zrobił? Ja! I mi nic w ogóle nie chodziło. Brawo, ksiądz. Ej, ale to jest dobra taktyka, w szczególności, że on się zamknął w tej siedzibie. No to zacznij głupie posunięcie. Dobra, kto tu jest teraz najbliżej? Widzę, że on tutaj coś ma. Z lodem skorpiony sobie spokojnie poradzisz. No wiem. No. Z katapulta albo tarcze i co, leży. Bez katapult. Bez katapult? A to same tarcze też wystarczą. No właśnie to robię. A Pawełek to co? Pikinierzy. Pikinierzy, tarcze, konni i co? I wjazd na chatę. Muszę schować. No, nie możesz tego zrobić! Następnym razem robimy sojusze. Jesteś trzecim, największym władcą. No, byłoby lepiej. Bo to jest bardzo szybka rozgrywka i kurde. No właśnie, ciężko się utrzymać. O taką mi chodziło, o taką mi chodziło. Z drugiej strony się do ciebie zakrada inny przeciwnik. ZSW. A, no to właśnie umarł. Tak naprawdę, Karisz, że ty masz najlepszą, jakby to powiedzieć, pozycję. No bo oczyściłem sobie szybko jedną stronę, no. Też mogłeś to zrobić. No, też mogłem to zrobić, w sumie rację. A ja już też nic nie zrobię. Ja nie mam w ogóle szans, tak mi wolno ten kamień leci. Dzięki. No bo, ale nie, bo ty mnie zablokowałeś, nie? I ja później już zapomniałem widzę o tym. Ludzi. Możesz mi dziękować, Paweł. Na ramię broń. Ja złota nie mam. Paweł, twój zamek mi tak trochę przypomina, jakby to były takie zamki w kampanii historycznej. Takie na początku stawiane. Kogo? Ja się budowałem na szybko, przecież ja... Patrz, ile ja w twierdzę nie grałem. Od tego czasu, gdy dodałem ostatni odcinek, ja w twierdzę nie grałem. No to co z tego, ty właściwie aż tak na takim mocnym zacofaniu się właściwie nie gra w twierdzę. Znaczy, się nie, jakby to powiedzieć, skill się nie twierdzi tak, nie zacofuje aż tak bardzo. Ja tym brecham się, bo z tyloma ludźmi grałem polewka szok.
O, widzę, że już go wykańczasz. Wiesz co? Taki easter egg Skorpion, mogłeś postawić mangonelę, byłoby to bardziej skuteczne niż ale nie ma no nie, ale Paweł mi zakazał. No bo nie stawiamy tego. A, zapomniałem. No to w takim przypadku mogłeś postawić tarczę na wieży, to byłoby skuteczne. Mówmy się, że tak... Tu też asasyni się zakradają. Ach, przegrał to. No to jest wiadome. Jeszcze tutaj Paweł jeszcze nic nie zrobił. Ach, Kary już wygrałem partię. O, widzę, że użyłeś tego, flagi. Ale tylko częściowo. Jak częściowo? No bo aha, on... no bo ja resztę zabrałem przed chwilą. Ale jego lorda nie ma. A, poszedł sobie tam. Nie, już tu idą, broń się! Ale ty żeś to dobrze ogarnął z tymi murami. Czemu mur, a nie fosa? Właśnie, ej, dobry pomysł! Zafosować, a potem murem. Więcej was matka nie miała. Żyje! Nie! Żyje! Dobra. Teraz oglądam właściwie finał. O. Wiesz, co byś mógł zrobić? Bym ci pozwolił, bo bym sobie więcej kasy narobił, byś więcej moneja dostał. Moneja. Wiedział po angielsku. English is good. English is goodness. O, kusznicy to, że jest gatunek wymierający. Gdzie jest jego lord? Pawła. No, o, tutaj jeszcze asasyni się przebiegają. No sympatycznie. Szkoda, że nie mam dostępu do katedry, bym sobie tego skanował, gdzie tutaj są asasyni Karisza. Powiem ci, że jego cały zamek jest otoczony, tak ci tylko to powiem. O, już nadchodzi. Ale Karisz, potrzebujesz pikinierów albo niewolników przynajmniej, żeby tego... Wystarczą niewolnicy. Karisz, otwórz bramę, to wtedy tego wbierzesz spokojnie do środka. O, inteligentny, jarasz swój własny zamów. Zapasy na tym spichlerzu powiększają się. Weź mu... dobra, będę cię podpowiadać, Karisz. Weź mu jeszcze podać tam po tą ostatnią wieżę, żeby już całkowicie był bezbronny. Ci asasyni coś ci nie wyszli. Wiesz co? Ja widziałem, że tu twój lord stoi na uboczu. Ja chciałem podejść i on go bił, ale tylko żeś odsunął. No bo usłyszałem tylko, że mój lord jest atakowany. Ja tam pojedynczo ich ustawiałem. Wybij. No i co, koniec. Po zabawie. No i co, teraz tylko odblokuj sobie tego bramę i wbij do środka pikinierami. Mam. Nie wiem, tylko najpierw muszę zrobić kupić. Graty. Nie no, gratulacje, dobrze. Na wysokim poziomie widzę, że grasz i lepiej zacząłeś. Gdyby on mi tego nie zablokował... No właśnie widzisz, że ja ogólnie rzecz biorąc, się tak nastawiłem, żeby gnębić swoich przeciwników, ale zapomniałem, że... ale nie. Bo ja cały czas się patrzyłem na górę, nie? Bo ja myślałem, że cały czas drewno i kamień mi idzie. Tak jak teraz. No. A w ogóle mi nie szło, nie? Takie wielkie krzyże. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie masz wystarczającej. Weź mu podjąć tego złota. Pod ognisko, żeby nie mógł rekrutować nie jednostek w ogóle. Taki easter egg. Ten, muszę tam żywność sobie kup. No to strzelaj na oślep. No właśnie nie strzelają? A no, nie strzelają. No teraz już za późno, już sobie zrekrutował arabskich łuczników. Dobra, wiej, bo tutaj tego, w ten sposób będziemy mógł się rozwalić. Ja wygrałem! Przegrałeś! Będziemy chodzić i strzelać. Jak dla mnie to strzelanie właśnie się skończyło. Jak to wygląda sympatycznie. Otwórz sobie bramę! No idę. Reszta środka!
Konie łucznicy do środka! To chwila, to sprawę mu się zdają. Bo tu weź sobie dawaj skróty na tego pod numery skróty. No ja mam co tu się... ten grupki. Spokojnie, ksiądz, wiem co robię. A ty się nie pnął się na mury, panie. Nie! Którym się ratunku pomocy woła? No i koniec! Koniec swoich rządów! Co tam się dzieje? Aha. Jak to wygląda? A, ładna gra, dziękuję. Zjem ci penisa zwycięstwo. Ładnie. Okej, GG. Ale patrz, jaka jest różnica w złocie. Ty miałeś więcej, patrz jak mnie zablokowałeś. Ty miałeś więcej złota niż ja. Taka ja miałem 18 tysięcy, aby po 4. Nie istniał, to ja byłbym najlepszy. Ja chyba bym to wygrał. Dobra, dzięki za gierkę. No, dziękować.